Dzień dobry widzowie, z tej strony Lisu. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie mały skrót tygodnia, ponieważ dwa mecze w tym tygodniu graliśmy. Jeden mecz w Pucharze Polski, drugi w Lidze, więc nakreślę wam, jak poszło drużynie, jak nie poszło. A był to ciężki tydzień piłkarsko organizacyjnie, więc mniej więcej postaram Wam się to przedstawić. Dlatego zachęcam do oglądania. Ogólnie zbijajcie na Instagrama, bo powinny być tam już wyniki konkursu, które ostatnio Wam zapowiadałem. Jeżeli braliście udział, to może wam się akurat przytrafiło żeby zgarnąć nowe buciki od Adidasa i oczywiście przypominam, że z kodem listów ergol.com macie 7% zniżki na cały asortyment, jeżeli macie potrzebę zakupu jakiegoś sprzętu, to oczywiście zachęcam. Ogólnie pierwszy mecz dzisiaj to mecz w weekend w Lidze, rozgrywany. Tak się trafiło, że drużyna rezerw i pierwsza drużyna grały w tym samym czasie, w ten sam dzień, więc trenerzy zdecydowali, że mam jechać z pierwszą drużyną, a graliśmy z AKS-em Mikołów. Jeden z faworytów do wygrania tej ligi. Naprawdę bardzo ciężki mecz. Nie wyszedłem w pierwszym składzie, więc pokażę Wam tylko pokrótce, jak to wyglądało. Przeciwnicy oczywiście siadali na nas wysoko, presowali, bardzo agresywnie grali i grało się turbo ciężko. A tutaj jedna z pierwszych akcji w ogóle tego meczu. Próbujemy wychodzić od tyłu, spod tego pressingu, Tutaj Kamil źle sobie przyjął na rękę, no i sędzia zagwizdał z tego rzut wolny, do którego podeszli przeciwnicy. Zagrali go krótko, poszedł obrońca na obieg, ale ten pomocnik strzec sobie do środka leci, wrzuta, piostkuje to nasz bramkarz, dobitka jeszcze niekrytego zawodnika, no i w praktycznie pierwszej akcji meczu przegrywamy. Jeden do zera po strzale zawodnika, który kompletnie bez krycia. E, gramy dalej, tutaj wybicie już długie. E, próba przeciągnięcia tej gry na połowę przeciwników, ale oni to od razu przechwytują. Wyprzedzają tam jednego z naszych zawodników. Dostaje na obieg skrzydłowy. Wpada w pole karne. Zagrywa wzdłuż bramki, dopada tam napastnik i strzela nam na 2 do zera w ósmej minucie. Więc nie dość, że wyszliśmy trochę nie z tej szatni. To jeszcze no, dwie bramki na samym starcie odbierają te chęci do gry całkiem, ale no były takie prześwity, tutaj na przykład udało się Błażejowi odebrać, zagrał prosto prostopadłą do Oskara, jest tutaj szansa na kontakt, wpada w pole karne, oddaje strzał, no ale z siłą podania niestety, Oskar to strzelił i dalej mamy 2 do 0, przeciwnicy rzut wolny chwilę później, to już była, nie wiem, może 15, 17 minuta, przeciwnicy zagrali to krótko, w pole karne, wycofana do skrzydłowego, który oddaje strzał, zablokowany, jeszcze dopada do tego drugi zawodnik, nawija tam kogoś od nas, wychodzi przed pole karny, oddaje strzał i piłka odbita po głowie Kamila, naprawdę bomba tutaj była uderzona, ciężko było na to zareagować, ale fakt jest taki, że przegrywamy 3 do 0 w 15, 17 minucie, no i tak jak mówię, no zdarzały nam się takie momenty, tak jak tutaj Kawa zszedł do środka, zagrał fajną piłę prostopadą do Oskara, ten tym razem sam na sam oddaje strzał i znowu bramkarz przeciwników ratuje ich przed utratą bramki i jeszcze jedna akcja, w której znowu próbujemy przeciągnąć piłkę na połowę przeciwników, piłka zagrała do Igora i widzicie od razu przeciwnicy doskakują, jeden, dwóch odbierają mu tę piłkę, podprowadza tam to obrońca, ma kupę miejsca, nikt do niego nie doskakuje, oddaje strzał i fakt, bardzo ładny strzał, ale no kompletnie nie było presji na nim, na luzaczku sobie strzelił na 4 do 0 i serio, nie dość, że słabo graliśmy tą pierwszą połowę, to jeszcze dostaliśmy tak szybko te dwa gongi, że już kompletnie się odechciało, więc no nie dziwi mnie to kompletnie. W szatni oczywiście w przerwie pogadaliśmy sobie, chcieliśmy wyjść z zupełnie innym nastawieniem, zmienić to, z większą pewnością siebie wyjść i po prostu pokazać, że ta duża na ma charakter, bo w pierwszej połowie kompletnie tego nie pokazaliśmy, już pomijając jakiekolwiek umiejętności. To wszystko było po prostu w głowach. Jak się okazało, dobrze się zaczęło, bo dużo agresywniej wyszliśmy, częściej prasowaliśmy, nie baliśmy się wchodzić na połowę przeciwników, tutaj mieliśmy rzut wolny, przegówkowana piłka dopada do tego Bochen i mamy bramkę honorową w tym meczu na 4 do 1. I jak widzicie, oddało to, oddało to, że więcej pewności siebie i częściej tak było. Ja wszedłem na boisko gdzieś w 70. którejś minucie, tutaj zgrałem piłkę do Bochena, wybił mu to obrońca. Nie miałem tych kontaktów z piłką dużo. No bo tutaj na przykład wracałem do pomocnika, udało się przeszkodzić mu w zagraniu. No bo tutaj ktoś leżał, tutaj sędzia jakieś kartki dawał. Naprawdę tej gry już w końcówce meczu nie było dużo. Więc po prostu pokażę wam to, co miałem. Szało nie było tutaj. Bochen minął przeciwnika, zagrał do mnie. Ja zagrałem do berła, który był przodem do gry. Tutaj Bochen miał trochę do mnie pretensje, bo rzeczywiście mogłem do przodu to zagrać. Ale myślałem, że berło, widząc, co się z przodu dzieje, to damy radę. No a tak to przegraliśmy sobie po prostu stronę. Utrzymaliśmy się przy piłce, co też jest spoko. Ale na pewno ofensywnie można było więcej z tego. Wyciągnąć. E, tutaj Igor utrzymuje się przy piłce. No i widzicie, trochę byliśmy pewniejsi, nie, nie baliśmy się rozegrać tego, nie baliśmy się utrzymać przy tej piłce. E, co w pierwszej połowie było bardzo chaotyczne i byliśmy bardzo tacy pospinani. E, tutaj znowu nasz odbiór, piłka zagrana do mnie. Przegrałem to do drugiego stopera. E, można było trochę przeciągnąć przeciwników. I no troszeczkę w tym utrzymaniu piłki to lepiej wyglądało, no, to były moje kontakty z piłką dosłownie pięć razy może miałem piłkę e, tego dnia, więc e, no nie jestem zadowolona ani z siebie, wiadomo drużyna to kompletnie nie jest zadowolona, no bo liczyliśmy, że więcej nam się uda wyciągnąć. No ale taka jest piłka, taki jest sport zwłaszcza amatorski. No to kompletnie. Trzeba pracować kolejny tydzień. I zobaczyć co tam w następnym tygodniu. A w międzyczasie rezerwy wygrały sobie 3-2, więc jakbym tam był, to podobno meczycho do nagrywania top, top było. Drugim meczem na dzisiaj jest mecz w Pucharze Polski, zagrany z pierwszą drużyną. Tym razem graliśmy z Górnikiem Wojkowice, z obecnym liderem okręgówki, co prawda. Wiadomo, że te puchary traktują ludzie... Raczej luźniej, można coś potestować. Ja też zagrałem w pierwszym składzie w tym meczu. I w tym meczu zagrałem na dziesiątce. Tutaj Kamil miał kupę przestrzeni, więc wprowadził piłkę. Ja poszedłem trochę szerzej, żeby dostać podanie, ale od razu byłem presowany, więc oddałem, żebyśmy się utrzymali. Zagrał do Maćka. Maćkowi ta piłka skoczyła, więc wybił to w aut Tutaj znowu trochę źle przyjęcie Oscara, ale od razu reagujemy, od razu podskakujemy. Chcieliśmy wyjść na ten mecz pewniejsi siebie, cały czas wywierać presję na przeciwniku, presować, odbierać piłkę, utrzymywać przy, się przy niej, żebyśmy to my nadawali tempo temu meczu, to jest coś czego w sobotę brakowało takiej pewności siebie która tutaj była, tutaj Kawa dostał prostopadłą od Oskara oddał do niego, ten wpada w pole karne, oddaje strzał, ale totalnie mu zeszła ta piłka e, i chwilę później ja zagrałem do Navriego, pokazałem się do gry, ale Nawri fajna piła do Oskara, który znowu wpada w pole karne, gdzieś mu piłka została pod nogą, jeszcze udało mu się utrzymać, ja tam byłem na 16, ale ten oddaje strzał i broni to bramkarz, e, jeszcze ja to odzyskuję, chciałem do niego zagrać prostopadłą no ale już wszyscy stanęli i nic z tej akcji Przeciwnicy znowu próbują od tyłu wychodzić. Więc ja podchodzę pressingiem, zagranie do boczku. Tam doskoczył Amadi, ja to przeciąłem, zagrałem do Amadiego. Ten tam wszedł w dribbling, próbował nawinąć tego obrońcę. No ale ostatecznie udało mu się, chociaż Żółdrożny z tego wywalczyć. I tutaj znowu przeciwnicy to przejmują. Próbowałem się utrzymać. Błażej tu fajnie przeczytał. No i jedziemy z kontratakiem. Teraz przecięta ta piłka 2 na 2. Oddaje strzał błażej, ale niestety w zegar uderzył. Więc chyba będziemy musieli wyzwania strzeleckie w klubie powtórzyć, bo te strzały nam nie siedzą. Eee, piła zagrana do.. Kawy, kawa zagrywa do mnie, ja od razu do Nowriego. Nawri na wolną przestrzeń chciał zagrać chyba do Maćka, ale on nie poszedł tam, więc od razu widzicie, skracamy, od razu podchodzimy. Nie dajemy przeciwnikom tego grać, no i przeciwnicy to wybijają. Jest szansa to zgarnąć i rozgrywać dalej. E, tutaj znowu z Błażejem na spółę odebraliśmy tę piłkę. Błażej wyprzedził przeciwnika i znowu fajna piła prostopadła do Oskara. Trochę wygoniony, ale udało mu się złapać tę piłkę. E, Błażej schodził na krótki słupek, jak poszedł na długi. Tutaj Oskar wpada w pole karne. Wybijają mu to obrońcy. Jeszcze się utrzymał, oddaje strzał, no i nad bramką. Znowu nie wykorzystujemy tego i naprawdę to się potem lubi mścić u nas. Kamil miał miejsce, więc wprowadził, trochę skumulował przeciwników. Tutaj piła zagrana przez Maćka do Nawry. Nawry do mnie, ja wycofałem do Maćka, no i ten tam został sfaulowany przed polem karnym i mieliśmy z tego... Rzut wolny, fajna klepeczka pograna, z rzutu wolnego w mur poszło, poszedł strzał, piłka przegrana na długi słupek, główkuje to obrońca, ja do tego jeszcze dopadłem, myślałem, żeby to zostawić, ale stwierdziłem, że wezmę to, zobaczymy co z tego będzie, rzuciłem na długi słupek, no nikt tam niestety nie zamykał, eee, Błażej to chciał zgrać klatą do Oscara, no i ta piła się już podbiała, przeciwnicy to przechwycili i nic z tego nie mieliśmy. Następnej akcji to znowu ja e, chciałem tutaj napędzić ten pressing, podskoczyłem do stopera, Oscar też tam przypresował, no i widzicie, przeciwnicy od razu wybijają, e, bardzo fajnie nam to wychodziło, nie baliśmy się i to jest spoko, tutaj Kawa fajnie wszedł między dwóch, trzech, ja wszedłem na jego pozycję, na lewe wahadło, e, miałem tutaj jeden na jeden z obrońcą, rozpędzam się, szedłem sobie do środka, widziałem tam Błażeja zbiegającego, dałem do niego, gdzieś piłka mu została pod nogą, ale jeszcze się wycofał do Nawriego, Navrio strzał i fajny refleks bramkarza, przeniósł to nad poprzeczką, i znowu nie wykorzystujemy, szkoda trochę, że tego szczęścia tutaj nie było. Tutaj Klebeczka zgrana granat, Błażeja, fajnie się zabrał z piłą, wpada w pole karne, wycofuje to do Nawryjego, no i nawry niestety czysto tego nie uderzył. I przeciwnicy wychodząc pod tego, my od razu się organizujemy, żeby e, nie dać przeciwnikom się z tym rozpędzić. Tutaj Kawa fajnie odebrał. I o to chodzi, i o to chodzi. Jeszcze tutaj jedna akcja, rozgrywaliśmy to od tyłu. Tutaj Błażej zrobił ruch, zagrana dłuższa piłka na niego, ale nie doleciała, odbija się to od obrońców, dopada do tego Oscar i przestrzelił. Mogliśmy tutaj Tsubasę zrobić z Oskarem, ale no niestety Oskar był szybciej ode mnie i strzelił obok bramki. No i w pierwszej połowie 0 do 0, pomimo naszych naprawdę groźnych sytuacji, była fajna intensywność, fajnie prasowaliśmy, nie baliśmy się grać i to było spoko. Była niedokładność i tak dalej, ale to się zdarza. Najważniejsza jest ta reakcja po, nie? Czy jak dobrze zagrałem, jak źle zagrałem, co robię dalej? To mi się, mi się bardzo podobało z perspektywy. Po przerwie trener mnie zdjął, więc w drugiej połowie nie zagrałem. Pokażę wam po prostu jakie padły bramki w drugiej połowie. Pierwsza sytuacja, już graliśmy przy świetle tutaj w drugiej połowie. Berło zagrał prostopadłom do Amadiego, który miał kupę przestrzeni, wpada w pole karne, zagrywa wzdłuż bramki. No i tam Kuba na pewniaczka pakuje na 1 do 0. Co prawda wprowadziło to u nas pewne rozluźnienie. Przeciwnicy jakoś tam niegroźnie niby, ale przerzucona piłka do skrzydłowego, który po prostu se przelobował nad naszym bramkarzem. Nie wiem, zero krycia w ogóle jakoś stanęliśmy kompletnie i straciliśmy chwilę później na 1 do 1. No i gramy dalej. Tutaj chyba kawa. W Wprowadził, nawet przedziurawił przeciwnika. Berło zagrał do Kuby, który się odwrócił, fajnie oddał strzał. No i Bramkarz został w blokach. Wygrywamy 2 do 1 w tym meczu. I jeszcze jedna akcja: kawa przy piłce. Już to końcówka, kompletna meczu. Opierdzielił tam obrońcę jednego, drugiego. Odbierają mu tę piłkę, ale on tam dalej presuje przy linii. Gdzieś tam wypchnął tego obrońcę. Udało mu się to odebrać, nawinął go i tak z niczego w sumie strzelił na brameczkę na 3 do 1 w samej końcówce i tak się też skończył ten mecz, dlatego awansujemy do następnej rundy w tym pucharze no i co mam powiedzieć, przygotowania do Ligi Konferencji dalej trwają, przechodzimy kolejne szczeble Pucharu Polski i widzimy się w Europejskich Pucharach już niedługo, a tak serio na koniec to ja kompletnie nie jestem zadowolony z tego tygodnia, niby staram się być cały czas, staram się angażować na 100% a mimo wszystko to nie idzie, no jak człowiek daje z siebie maksa stara się zrobić co w jego mocy, a nie idzie no to trochę się pojawia frustracja i sam nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie? Czasami sobie myślę, żeby tym dupnąć, czasami yy, myślę sobie, że muszę dać jeszcze więcej z siebie, no ale to jest amatorski futbol, nie? to jest amatorskie granie i chciałbym mieć Friday z tego, a jakoś pomimo tych moich starań, to, to może za bardzo się staram, może właśnie powinienem odpuścić, nie mam pojęcia, ale ten tydzień nie był dla mnie dobry. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję, że poświęciliście sobie czas, że obejrzeliście ten odcinek. Widzimy się już za parę dni, mam nadzieję, że z lepszymi newsami i do zobaczenia. Miłego tygodnia. Cześć!